Poprosiliśmy Państwa przedstawicieli najważniejszych mediów o udział w tej konferencji prasowej. Powiem, to jest jedyny dla nas powód, żeby wytłumaczyć i uświadomić Państwu, że te informacje, które są zamieszczane w odpowiedziach, są zwykłym kłamstwem. Ja się odniosę tylko do niektórych rzeczy z ostatniego czasu. Więc powołując się na wywiad z wiceprezydentką miasta Nowego Sącza, w tytule w sądeczaninie jest taki tytuł: dyrektor małej galerii odwołana z powodu złego stanu budynku. Koniec z plotkami. To jest albo wyjęte właśnie z wypowiedzi pani wiceprezydent, albo ona sama taki tytuł temu wywiadowi nadała. Oczywiście to jest nieprawda, bo podczas wręczania mi odwołania z funkcji dyrektora Nowosądeckiej Małej Galerii 23 października i wypowiedzenia stosunku pracy z dniem następnym, nie miało to wypowiedzenie ani słowa uzasadnienia. To, co zakwestionowałam i oczywiście w związku z tym odmówiłam podpisania przyjęcia tego pisma, choć je przyjęłam do wiadomości, bo mi je odczytano. Więc no pierwsze kłamstwo pani prezydent. Następnie są zarzuty z kierunku właśnie ratusza do pana profesora Andrzeja Szarka, że wprowadza informację nieprawdziwą o reorganizacji Nowosądeckiej Małej Galerii i wcieleniu jej w struktury MOK-u. Otóż to ja najpierw podczas rozmowy z prezydentem 5 października usłyszałam, że Nowosądecka Mała Galeria przejdzie pod kontrolę MOK, a potem podczas rozmowy przy przedstawianiu mi dokumentu o odwołaniu usłyszałam od dyrektora Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Kultury, że galeria zostanie zreorganizowana, a odwołanie mnie jest pierwszym krokiem ku temu. Oczywiście upewniłam się, czy mogę się powoływać na tą informację i usłyszałam tak. Dlatego ja ręczę sobą, że takie miejsce miało to poinformowanie mnie o reorganizacji, a to, że ludzie wyrażają się o likwidacji, wynika z całej procedury, która zmierza choćby do reorganizacji. Najpierw trzeba samodzielną placówkę odwołać, zlikwidować jako działającą na podstawie uchwały Rady Miasta, która ma swój statut. No i już nie będę tłumaczyć, co znaczy osobowość prawna i tak dalej. Więc nawet jeśli to próbowałam podczas rozmowy przedstawić, no oczywiście nie potraktowano mnie poważnie, bo nie jestem prawnikiem, więc oczywiście obstawano przy swoim, ale dyskusja niestety z tymi ludźmi, z tymi mówię, którzy reprezentują władzę naszego miasta, jest bardzo trudna, bo nie trafiały żadne argumenty, które ja tam wypowiadałam podczas tych rozmów w obronie oczywiście galerii jako samodzielnej instytucji kultury samorządowej. No i no niestety, jeszcze nawiązując do pojawiających się wypowiedzi o stanie technicznym obiektu. Nie będę komentować tego ataku, tych wszystkich określeń, które padają i uderzeń w moją osobę, bo to jest z tym związane. Proszę Państwa, chcę tylko poinformować, że w obecnej kadencji chociażby 19 lipca 2019 roku i 20 lipca 2020 roku zwracałam się do dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta z dołączonymi zestawieniami usterek z prośbą o interwencję w sprawie wykonania napraw w obiekcie Małej Galerii. No i niestety nie dostałam ani odpowiedzi, ani nie doczekałam się żadnej reakcji ze strony miasta. A przypominam, obiekt Nowosądeckiej Małej Galerii jest własnością miasta. My, jeśli cokolwiek naprawiamy w ramach bieżących usterek, robimy to z własnego budżetu. I niestety nie ma środków zapewnionych na tak wielkie prace, jak właśnie remont dachu,
czy likwidowanie grzyba, który też nie powstał z naszej winy, a mówienie o jakichś tam, nie wiem, rzeczach związanych z kurzem za kaloryferem, czy jakimiś kłębami pajęczyn, to po prostu dla mnie jest co najmniej niezrozumiałe, jeśli takie argumenty wobec mnie stają się nagle sprawami publicznymi i w ten sposób odciągają w ogóle od meritum sprawy. No i oczywiście w ten sposób tworzy się jakieś zawirowanie, bo są ludzie, którzy takie tematy łapią, którzy o nich zaczynają mówić, a odchodzi się w ogóle od problemu samodzielnej jednostki, jaką jest Nowosądecka Mała Kultura. No, co do wiceprezydent Majki. Do tej pory, no już kadencja trwa 2 lata, nigdy nie uczestniczyła w żadnych działaniach kulturalno-artystycznych realizowanych w galerii. Po raz pierwszy pojawiła się 26 października, czyli już po moim odwołaniu, przedstawiając nam nowego dyrektora, pełniącego obowiązki dyrektora, pana Benedykta Polańskiego, po czym osobiście pilotowała działania związane z wyszukiwaniem w obiekcie usterek. Chodząc po piwnicach, zaglądając w różne jakieś tam kątki, zakątki i wyszukując i komentując to, co tam się dzieje. Nawiasem mówiąc, jeszcze muszę powiedzieć, że w piwnicach nie prowadzimy działalności publicznej. Tam są pomieszczenia, które udostępniłam profesorowi, artyście rzeźbiarzowi Andrzejowi Szarkowi na składanie i przechowywanie swoich dzieł. Tam też, wykorzystując miejsce i moją zgodę, tworzył te rzeźby. Zresztą w tej chwili obecnej oczywiście nagromadził tam bardzo wiele przedmiotów, które służą do skonstruowania wielkiej plenerowej rzeźby, którą miał w czasie swego happeningu prezentować na plantach naszych, na których znajduje się galeria. No i w związku z tym rzeczywiście to wygląda niepokojąco dla kogoś, kto w ogóle nie ma świadomości, że mała galeria jest również domem twórczym, nazwijmy to. I takie zarzuty, że tam jest jakieś zabałaganione, że złomowisko, że rupieciarnia, to wręcz raz, że świadczy o totalnej nieświadomości charakteru działania galerii, a z drugiej strony, komentując nawet rzeźby profesora, uświadamiają nam, że ci ludzie, którzy mają tutaj kierować czy kontrolować pracę galerii, totalnie nie wiedzą, co ta placówka robi, co znaczy współczesna sztuka, jak należy z szacunkiem podchodzić do osoby jedynego, zresztą w mieście profesora sztuki, który no, w zasadzie jest opiekunem artystycznym galerii. Jego pomysł autorski to jest właśnie ten model, który realizujemy wspólnie przez 30 lat. I następna sprawa. Chcę podkreślić, że obecne władze traktują profesjonalnych artystów dla mnie w niezrozumiały sposób. Otóż ostatnio, w sierpniu, organizowaliśmy w formie plenerowej z zachowaniem wszelkich obostrzeń związanych z epidemią jubileusz 80-lecia grafika, artysty grafika Józefa Pogwizda. To postać bardzo znana w mieście, bardzo zasłużona, nie mówiąc, że znany wszędzie artysta. Na otwarciu jego wystawy grafik nie pojawił się nikt, kto mógłby reprezentować miasto. Niestety artysta nie doczekał się nawet listu gratulacyjnego, który byłby jakąś taką formą, sygnałem, że się o nim pamięta, że się go szanuje, że jest ważną postacią dla środowiska artystycznego miasta. Natomiast podczas tego wernisażu udział wzięli były rektor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, prezes Głównego Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków z Warszawy, cały skład zarządu okręgu ZPAP w Krakowie. Przyjechali również ludzie prowadzący galerię Karwacjanów w Gorlicach, bo ponieważ przed naszą wystawą Józef Pogwizd tam prezentował swoje prace i tam urządzono mu właśnie takie bardzo miłe uroczystości związane z podkreśleniem jego jubileuszu. Więc to ja już nie będę wracać do tyłu, bo wiele było takich zdarzeń, które powinny być podkreślone udziałem władz miasta, choćby doroczna wystawa
oddziału Nowosądeckiego Związku Polskich Artystów Plastyków, która odbywa się corocznie, jest takim swoistym przeglądem kondycji środowiska. Ta wystawa reprezentuje dzieła wszystkich artystów profesjonalnych i jest organizowana przez jedyne profesjonalne stowarzyszenie w Nowym Sączu, czyli ZPAP. I też podczas tej wystawy są wręczane nagrody, które podpisane są, że jako to nagroda prezydenta, no bo to na bazie dotacji takiej celowej, pieniążki miejskie, więc taki jest regulamin przyznawania tych nagród. No i niestety, no wymieniać można przykładów bardzo wiele. No i to jest o tyle dla mnie przynajmniej przykre, że zamiast mała galeria być w pewnym sensie dopieszczana przez władzę, bo robimy pracę nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również promujemy Nowy Sącz jako miasteczko, bo no nie oszukujmy się, ponad tam niewiele, 85 tysięcy mieszkańców, nie jest to uznane centrum kultury czy oceniane jako wielkie miasto. Więc naprawdę sygnały, które do nas dochodzą z całej Polski, już w tej chwili to nawet ze świata, ta galeria jest widziana, ceniona. I tu torpeduje się, że jesteśmy snobami, że przeceniamy się, że w ogóle to bez tych osób, które do tej pory pracowały, to nam się wydaje, że galeria dalej nie będzie istnieć. No, pewnie będzie istnieć. Nie powiem, obiecanki, które są rzucane przez dyrektora nowego, mogą się wydawać bardzo takie kuszące, no bo będą przychodziły dzieci, będą tu rozszerzone oferty kulturalne. Ja tego nie oceniam, jeszcze się nic nie zadziało ani w MOK-u do tej pory, więc oczywiście nie mogę się nic na ten temat wypowiadać. Więc może ja teraz oddam głos profesorowi, a potem jeszcze może coś, jak będą pytania. Proszę Państwa, przykro mi, że w tym miejscu muszę przypomnieć władzom miasta, pani Majce, panu dyrektorowi Polańskiemu, co to jest kultura. A więc, proszę Państwa, kultura to jest zbiór duchowych i materialnych wartości człowieka. Ale równocześnie kultura to jest coś tak ważnego, jak uprawa roli. Oczywiście w przenośni mówimy uprawa roli, ale tak naprawdę chodzi o uprawę człowieka. Czy mała galeria spełniała warunki kultury? Otóż jako zbiór duchowych i materialnych wartości człowieka mógłbym Państwu długo mówić, kogo zapraszaliśmy, jakie osobowości, jakie potężne osoby, jakich wielkich ludzi, Polaków, którzy reprezentują nasz kraj na całym świecie. Ja tu tylko przypomnę Czesław Miłosz, Mikołaj Henryk Górecki. To są nazwiska, które, proszę Państwa, niejedna galeria na świecie chciałaby zaprosić na zwykły wieczór, spotkanie. Ale, jak powiedziałem, jest również uprawą ziemi, czyli uprawą człowieka. To my tu od samego początku, od 30 lat, prowadziliśmy zajęcia plastyczne z młodzieżą, która dzisiaj już ma około 45 lat. I to są w dużej części architekci, to są artyści, to są ludzie kultury, którzy dzisiaj na forach ogólnopolskich w sytuacji, kiedy muszą bronić małej galerii, mówią bardzo wyraźnie, tu, w małej galerii wychowaliśmy się. I to jest właśnie ten trzon kultury, który się mówi o tym, że jest to uprawa roli. Do tego jesteśmy stworzeni, proszę Państwa. Pan prezydent również ma uprawiać rolę, czyli człowieka. Ma podnosić poziom za pieniądze społeczne. Pan prezydent i cała świta prezydencka ma obowiązek stworzyć warunki, żeby ludzie równali do wyższego, nie do niższego. Bo to jest łatwizna równać do niższego. Łatwizna, proszę Państwa. Stworzyć warunki, dla których społeczeństwo będzie
wdzięczne za kilka lat, czy za ileś tam lat, będzie wdzięczne miastu, że kazała im, albo zaproponowała im małą galerię, zaproponowała im teatr, operę, że pokazała im, co to jest architektura, co to są style w architekturze, czy w ogóle w sztuce. Do czego my dążymy, proszę Państwa? Jeżeli za pieniądze społeczne będziemy dopieszczać ludzi, to odbierzemy tym samym pieniądze restauratorom, którzy chcą zarabiać na tym, czy innym ludziom, którzy rzeczywiście dopieszczają społeczeństwo, ale za to mają płacone. Nie jesteśmy domem rozrywki. I nie będzie tak nigdy, chyba że nastąpią zmiany, które proponuje nam nowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Proszę Państwa, w zbiorach, że jest to zbiór duchowych i materialnych wartościach, znajdują się też takie informacje, że istnieją pojęcia związane z nazewnictwem takim, których po prostu ludzie nie rozumieją albo nie znają. I to są artefakty. W małej galerii tych artefaktów jest dużo, dlatego że to są te wszystkie śmieci, złomowisko, to co nazywa pan dyrektor i pani prezydent, nazywa to śmieciami, nie wiedząc, nie mając zielonego pojęcia o tym, że to są artefakty. A więc wszystkie te artefakty, które są w oczekiwaniu na to, że powstanie coś z nich, wcześniej dobrane na złomowiskach czy gdziekolwiek, ale one są dobrane po to, żeby stanowiły jakiś zalążek przyszłego działania. Słowa istnieją na świecie, one są rozrzucone, ale trzeba umieć je zbierać do kupy i czynić z nich myśli. Same nie powstaną. Jeśli ktoś bez świadomości dobiera słowa, to czyni bełkot. Podobnie jest, proszę Państwa, właśnie z tą różnicą też świadomości, co dotyczy tych artefaktów. Już na samym początku, proszę Państwa, już na samym początku życia, obchodząc choćby nawet do lasu, widzimy pewne korzenie. Dla jednych są korzenie korzeniami, a dla innych już stają się jeleniami. Jak to jest? A więc już na tym poziomie istnieje różnica między jednym a drugim. Dlaczego jeden w rdzy, w blasze zardzewiałej, widzi ocean, na przykład jesienny, a drugi widzi tylko i wyłącznie zardzewiałą blachę? Jeśli pan dyrektor przychodzi do małej galerii, mija moje rzeźby, mija moje artefakty, które za chwilę miały stworzyć 6-metrową rzeźbę tu na plantach. Tu miałem zrobić, proszę Państwa, 27 ogromny, monumentalny happening i związany z epidemią. Miał nawiązać do tych wszystkich bohaterów, którzy pracują i żyją i dla innych pracują, żeby mogli w zdrowiu żyć. To miała być 6-metrowa rzeźba pod tytułem Słup wysokiego napięcia. A cała akcja miała się nazywać Wysokie napięcie. Całe te planty tu miały być właśnie artefaktami, które przez ileś tam lat zbierałem, a ostatnio przez pół roku, żeby ta rzeźba powstała. I tu miało być na plantach, miał być kondukt, proszę Państwa, z jedną z rzeźb moich, która wygląda jak sarkofag. Bez udziału ludzi. To miał być happening taki, jakie są mecze piłkarskie na stadionach. Smutne, nieprawdopodobne. Dlatego, że nie ma tam odbiorców, nie ma tam kibiców. Tu nie byłoby, nie miałoby być prawa, bo taki happening sprowadza dużą ilość ludzi.
ale ja tego nie przewidziałem, dlatego że ten happening miał być wyrazem, nie wiem, ogromnego smutku i żalu, gdzie sfilmowany dopiero przez profesjonalistów mógł być pokazany światu. Byłby to pierwszy taki happening w Polsce na pewno, na tą skalę, specjalnie robiony na tę okoliczność. Przecież od II wojny światowej pierwsza, która jest tak strasznie dramatyczna na świecie. Nie pozwolono mi tego zrobić. Nazwał pan śmieciami moje artefakty i prace. Ja państwu powiem, co ja nazywam śmieciami. Złe decyzje to jest śmieć. Kłamstwa to są śmieci. Zajmowanie stanowisk niezgodnych z talentami to są śmieci. I wszystko, co czyni chaos, to są śmieci, proszę państwa. I nie róbmy, nie szukajmy śmieci w małej galerii, bo tam znajdziecie tylko artefakty. Już napisałem w jakimś wywiadzie, pamiętam, że to tak jakby piekarzowi zarzucić, że pachnie chlebem w piekarni. A więc jest to też informacja o stanie świadomości pana dyrektora odnośnie tego, jak rozumie pojęcia sztuką związane, co to są artefakty, co to są te rzeczy, które są w galerii. To się znajduje w galerii, nie na plantach, nie poza galerią. A więc w domu twórczym, jak powiedziała pani dyrektor. Była dyrektor. A więc to się znajduje w najbardziej odpowiednim miejscu na świecie. Bo w tyglu tworzenia, to się znajduje w tyglu tworzenia. Proszę to raz na zawsze zrozumieć, drodzy państwo. Jak zabieracie się za władzę, to najpierw czytajcie książki. Dziękuję. Pomyślcie pytanie, bo tutaj padła informacja o tym, że ten happening się nie odbędzie, bo on został zabroniony, tak? To znaczy, że już dyrekcja nie wyraziła zgody na... Nie został zabroniony, tylko w tych okolicznościach absolutnie niekulturalnych zapraszanie gości i w ogóle czynienie z festiwalu sztucznej jakiejś nie wiadomo czego nie ma kompletnie sensu. Pan dyrektor swoją postawą odwołał festiwal. Tym, że nie rozmawiał ze mną, nie pytał mnie o to, czy ten festiwal, co z tym festiwalem. Kompletnie go to nie interesowało. Ma mentalność inżyniera, więc patrzył, czy tam coś nie cieknie, czy jest bałagan, brudno. Ja nie wiem, o co chodzi, ale jakby zapytał mnie, to z przyjemnością bym mu odpowiedział. Panie dyrektorze, trzeba zadzwonić do pana profesora Mądzika, bo on czeka na informacje. Ale nie powiedział mi to, nie zasygnalizował swoich zamiarów. W końcu jest dyrektorem teraz małej galerii. Z panią dyrektor Alicją Hebdą pół roku, rok uzgadnialiśmy jego obecność tutaj. A tutaj istniejemy tydzień czy dwa, już nie pamiętam, w tym chaosie i nie ma pytania o podstawowe rzeczy w małej galerii. Czy wyobraża pan sobie współpracę dalszą, bo ja rozumiem tutaj taka propozycja, takie stwierdzenie padło ze strony pani prezydent Majki, że chciałaby kontynuować współpracę z panem profesorem. Czy wyobraża pan sobie na tym etapie? W obszarze kultury istnieje coś takiego jak dialog. To się robi dużo wcześniej. Jeżeli są zamiary związane z zawieszeniem galerii, bądź jej przeistoczeniu, czy zwolnieniu pani dyrektor, to takie rzeczy się załatwia w świecie kultury dużo wcześniej. O tym się dyskutuje. Ja nie mogę współpracować z każdym, bo ja nie jestem, ja tu pracuję na pół etatu i musicie państwo uwierzyć, że jest to symboliczna praca. A więc jeżeli ktoś pracuje symbolicznie, to dlatego, że daje serce, że kocha to, co robi. Proszę nie myśleć, że ja pracuję w małej galerii dla pieniędzy. Musimy się tutaj przesunąć. Co ze zbiorami? Zbiorami? Tego nie wiem, to może pani dyrektor, ze zbiorami. A, no właśnie.
No, mamy zbiory na terenie właśnie obiektu, bo to są między innymi plakaty autorskie profesora. Cała sprawa związana z od 30 lat działaniem w ramach festiwali małych. To są różne rysunki, które w zasadzie no, nie są własnością galerii. One powstały w galerii, więc mogą być traktowane jako właśnie kolekcje małej galerii. My jako profesor i ja dysponowaliśmy i mamy pod swoją opieką całą kolekcję prac Ewy Harsdorf. Ona nie jest wpisana jak gdyby jako własność galerii, bo nie ma oficjalnego aktu przekazania. My jako opiekunowie tej galerii, tej kolekcji udostępnialiśmy ją w różne miejsca. Ostatnio były obrazy prezentowane w muzeum naszym okręgowym. No, bardzo często wykorzystuje się tam i rysunki, i obrazy, kolaże do różnych celów, które są związane z przygotowywaniem materiałów filmowych i podkreśleniem, że Ewa Harsdorf była naszym osobistym przyjacielem, że my doceniamy jej znaczenie również dla miasta. Na dole w pomieszczeniach piwnicznych zorganizowaliśmy jej galerię mistrzów i tam wisiały jej prace, ale ze względu na to, że tam jest wilgoć, a to były akwarele, więc z obawy, żeby to nie zniszczyło się, na razie jest to ściągnięte, więc też wedle niektórych zagraca pomieszczenia piwniczne, bo takie określenia są. Mamy kolekcję plakatów, ale te rzeczy są ofiarowane przez artystów, którzy mieli tu albo swoje pokazy, albo spotkania, więc jako takich galeria nie posiada dzieł sztuki, które byłyby wpisane na własność galerii. I o tym mówię, tylko że teraz usłyszałam, że muszę udowodnić, na jakiej zasadzie one w ogóle mieszczą się w małej galerii, że tam w ogóle są przechowywane. Czy są jakieś tutaj umowy prywatne, że znajdują się rzeczy prywatne osób. Proszę Państwa, na dole odbywają się zajęcia warsztatowe, my nazywamy to Mała Akademia Rysunku. I to jest pomieszczenie, gdzie przychodzi młodzież, ma tam rozłożone sztalugi, przynosi swoje farby, pędzle i pod okiem profesjonalisty Barbary Adamowicz, zresztą prezesa oddziału związku, który ma siedzibę w galerii, prowadzone są zajęcia. I teraz robiąc spis z natury, pracownicy, którzy takie polecenie dostali od dyrektora nowego, spisują wszystko. Dotykają prywatnych rzeczy, wyciągają z szuflad, z szafek, fotografują. I na podstawie tego spisu z natury ja potem będę musiała szukać uzasadnienia, na jakiej podstawie te rzeczy znalazły się w galerii. Nie chcę więcej mówić, bo mimo, że minęło dopiero kilka dni, jest taki natłok różnych wydarzeń, zjawisk, klimatów, które cały czas nowy dyrektor wywołuje. Bo on rozmawiając z nami mówi, że ja nie jestem troglodytą, że ja tu nie chcę niczego zmieniać, że Państwo będziecie dalej tutaj, Państwo, no ja miałam ofertę, że mogę jako animator jeszcze w okresie wypowiedzenia pracować, ale oczywiście odrzuciłam, to mam masę swoich spraw, które muszę załatwiać. Więc on tylko ma dobry pomysł, jak pytamy, jaki dobry pomysł na galerię, na czym ma być polegać ta realizacja jego pomysłu, nie usłyszeliśmy nic konkretnego. Więc to wszystko jest tylko stwarzanie dobrej atmosfery rozmowy, a w rezultacie, kiedy my dużo mówimy o galerii, to wszystko potem jest wykorzystywane w jego wypowiedziach jako atak na nas. Ja z taką postawą i z takim podejściem nie mogę się zgodzić. Ja przede wszystkim nie uznaję kłamstwa. Całe życie byłem człowiekiem, który ma swoje wartości i będzie ich bronił. Dlatego jak na początku odwołuję się do tego, co słyszałam, czy o czym się mówiło, a dotyczy to reorganizacji małej galerii, mówię prawdę. Jestem w stanie nawet to udowodnić. W każdym razie o reorganizacji galerii słyszeliśmy już mniej więcej od marca, bo wtedy już te tematy gdzieś się przewijały i ludzie już zaniepokojeni wtedy taką wizją prezydenta, bo to jest ponoć autorska koncepcja prezydenta o innym funkcjonowaniu kultury w mieście. I też tylko to były jak gdyby no, doniesienia na zasadach, słyszałem, tak ma być i tak dalej. Nie chcę używać tu nazwisk ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem
właśnie nas informowali o tych zamiarach. Tyle. A jaka będzie przyszłość galerii, Pani zdaniem, teraz po tych zamiarach? Ja mogę tylko się domyślać, bo jeśli obejmuje dyrektorowanie człowiek, który wyraźnie nam mówi, że on nie zna się na sztuce. Więc w związku z tym, i jeszcze oczywiście mówię, że tu dużo artystów w Nowym Sączu działa, pracuje i on się nie martwi o dalsze działanie, że to profil będzie ten sam. Proszę Państwa, nie oszukujmy się. Kontakty Andrzeja osobiste, to, że bywa w różnych gremiach na terenie kraju, jest zapraszany za granicę, przecież był i w Stanach, miał swoje wykłady i na różnych uczelniach. No, ja już nie chcę wyszczególniać tego, w jaki sposób posiłkują się różne ośrodki kultury w Polsce naszym artystom z Nowego Sącza. Więc myślę, że trudno będzie znaleźć osobę, która będzie miała podobny sposób myślenia o działalności takiej placówki. Miejskie ośrodki kultury, biblioteki są wszędzie. W każdej gminie, w każdym mieście, MOKi, GOKi, MGOKi. Ja nic nie ujmuję tym placówkom, bo znowu będę źle zrozumiana. One są bardzo potrzebne. One mają różnorodną działalność dla różnych pokoleń, dla różnego wieku odbiorców kultury, no, o różnych zainteresowaniach. To jest bardzo potrzebna placówka. Ale w momencie, kiedy cokolwiek się miałoby zmienić przez tą reorganizację, mam prawo być zaniepokojona. Ja oddałam tej placówce ponad 30 lat. I wiedziałam, że to ma sens, bo nam o tym mówili ci, którzy w tej galerii się wychowywali. Proszę Państwa, chciałbym nawiązać jeszcze do tego, co Pani Dyrektor mówi. W 1982 roku miałem rewizję Urzędu Bezpieczeństwa w domu. To nie jest przyjemne. To zapewniam Państwa, że to nie jest przyjemne. Zagląda się wszędzie, fotografuje się wszystko. Wyciąga się takie rzeczy, które mogą skompromitować człowieka, a nawet rozkręca się ubikacje i tego typu sprawy. Po tylu latach, wiecie Państwo, przypomniało mi się to wszystko, kiedy przyszedł Pan Dyrektor nowy i te wszystkie zarządzenia. Miałem bardzo podobne odczucia, kiedy w sobotę weszli bez pracowników. Mało tego, Pan Dyrektor powiedział Pani sprzątaczce, która mu się otworzyła mu drzwi, powiedział, że jeśli będzie lojalna, no to i tu zawiesił głos. Ponieważ nie bardzo pasowała w tym miejscu, więc wyprosił ją z galerii, po czym zostali wszyscy tam sami. Ludzie obcy, zupełnie dla galerii obcy. Grasowali po tej galerii. A więc moje porównanie z 82 roku jest jak najbardziej słuszne w tym miejscu. No jeszcze muszę dodać, że ja jeszcze nie zdążyłam oficjalnie, formalnie zdać majątku galerii. W związku z tym teraz, nawet jeśli zrobię spis natury, mam wątpliwości, jeśli analiza tego spisu wykaże, że czegoś brakuje. Mam podstawę do tego, żeby nie czuć się zobowiązania w tym czasie za to, co się w galerii dzieje. Kto tam, co tam, nie wiem. Może coś doniósł, może coś podłożył, może zabrał. Nie wiem. Mnie tam nie ma i nikt na to nie czekał, żebym zamknęła swoją sprawę w galerii.